Dzisiaj z okazji takiej, że 500 subskrypcji było, to nie będziemy tego mano nagrywać. Jaki autobus, to zaraz zobaczycie. Tylko najpierw intro i lecimy. Moi drodzy! Isuzu elektryczne, nowo City Volt. Moi drodzy, zobaczycie sobie, jak ładnie on wygląda. Tak wygląda tył. Niestety jeszcze tablic nie ma, ale no myślę, że jak bo PKS ogłosił przetarg na parę autobusów elektrycznych, najprawdopodobniej 3, to myślę, że będzie przetarg. Po przetargu się okaże, czy wygra Isuzu, czy jakiś inny producent. No i moi drodzy, czym mniej więcej się różni to Isuzu od Novo City Life? Novo City Volt od Novo City Life. Po pierwsze, no to elektryk, ale jak mogliście zauważyć z przodu i z tyłu, w ogóle inaczej wygląda od zewnątrz, tak? A i też, jakbyście chcieli sobie zobaczyć, to w tych krótkich Isuzu Novo City Life są drzwi otwierane na zewnątrz, są odskokowe, a tutaj są otwierane do środka, jak widzicie. Więc tym się praktycznie różni. I co jeszcze? No i tutaj przejdziemy do pulpitu. Sobie tylko zamkniemy i właśnie, pulpit. Moi drodzy, tutaj, jak widzicie, zegary od Isuzu, kierownica. Jak zwykle klaksonu nie ma tutaj, tylko tu. Wycieraczki, kierunkowskazy, światła. Retarderek, tutaj ta dźwigienka. I tak, skrzynia biegów. No niestety nie pisze jakiej produkcji, bo tutaj w Novo City Life było, że tutaj była skrzynia Allisona. A tutaj, no niestety nie wiem, jaka skrzynia, ale w każdym razie bieg jałowy, wsteczny, no i drive do przodu. No i tutaj jeszcze mamy że możemy sobie wziąć, zablokować na którymś biegu, klikamy i tam przestawiamy potem. No i tak, drzwi przód, drzwi środek, światła awaryjne, światło od pulpitu kierowcy, w sensie pulpitu kierowcy, no tutaj nad kierowcą, światło w kabinie pasażerskiej. To jest najprawdopodobniej całkowite obniżanie oraz podnoszenie pojazdu, przyklęk, podnoszenie z przyklęku, hamulec ręczny, awaryjne zwalnianie hamulca ręcznego bądź przystankowego, ustawianie lusterek. Tu są automatyczne światła i te automatyczne światła działają tak. To samo praktycznie jest w Isuzu Kendo, że jak weźmie się, włączy się te automatycznie, to jak jest dzień, tak jak teraz, to światła będą wyłączone. A jak wyczuje zaraz, że jest ciemniej czy coś, to światła automatycznie się włączą. No to włączenie świateł już, że tak powiem, manualne, przeciwmgielne. Tutaj kontrola trakcji, wyłączenie, przeciwmgielne tył. Tu są światła postojowe. No i tutaj najprawdopodobniej również światło z przodu bądź z tyłu. I cóż ja wam mogę jeszcze opisać? Tu do włączenia telewizorka, tutaj od ten guziczek jest do włączenia retarderka. Żeby retarderek działał, to trzeba najpierw kliknąć tą kierownicę. To nie jest od przestawiania kierownicy. Ogrzewanie lusterek. Chyba, że to jest od retardera, ale nie wydaje mi się. Nie, to jest hamulec przystankowy. W sumie no łatwo się domyślić, bo ha, zapalniczka, awaryjne wyłączenie pojazdu. W ogóle to Isuzu jest fajne, bo sobie zaraz zobaczycie. Tak, ogólnie to ma tutaj również, tak jak i te króciutkie, gniazdo na ładowarki, stop wiadomo. I autobus jest na testach w PKS-ie. Jak mogliście zobaczyć na zdjęciach na Instagramie, na Facebooku, na zajezdni stał przez dłuższą chwilę. Dlaczego to PKS nie chce tego zdradzić? No i co jeszcze?
Tutaj dwa siedzenia, jakby ktoś sobie chciał usiąść. Oczywiście miejsce dla niepełnosprawnych i miejsce na wózek. Rampa dla niepełnosprawnych, a rampę otwiera się prościutko. Już wam pokazuję. A tylko sekundeczkę, bo mi się tył nie otworzył. Już otwieram tył i wam pokazuję. Rampa, jak nie jest zablokowana na kluczyk, to można sobie ją wziąć, rozłożyć i złożyć. Jak wiecie, a myślę, że wiecie, czasem jak właśnie do mnie na łódy jedzie kierowca, no to wtedy trzeba rampę, ponieważ tam do Caritasu założą ludzi niepełnosprawnych i tak dalej, nie? Radyjko z firmy Blaupunkt. Tutaj jest tachograf po prostu od ogrzewania. I tak jak widzicie, gaz, hamulec. Niestety, tak jak mówiłem, nie widzę tutaj do sterowania kierownicą, ale najprawdopodobniej jest tutaj gdzieś dźwigienko. Tu jest dźwignia. Tutaj ta dźwigienka. Nie. O, tu jest pod spodem. O, tutaj dźwigienka. Pociągacie do siebie i możecie, o, kierownica wam ma z lekkim problemem, ale chodzi. Chodzi. Pyrka, hamuje. Dobrze się czuje. Więc jak widzicie, pięknie działa. No i co? No i na zakończenie jeszcze łód zewnątrz. Wezmę, pokażę. To i tak na zakończenie. Miłego dnia wam życzę. Hej ja.